bardzo serdecznie raz jeszcze Państwa witamy. Już za moment rozpoczynamy nasze spotkanie z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Są nasi parlamentarzyści, jest pan premier Jacek Sasin. Powitajmy jeszcze właśnie naszych wszystkich parlamentarzystów. Pokażcie się, drodzy koledzy i koleżanki posłowie. Tak, tak. Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, tak. Konwencja Europejska Prawa i Sprawiedliwości, okręg numer 3. Spotkanie z kandydatami, liderami naszych list, ludźmi, którzy będą nas reprezentowali w Parlamencie Europejskim. Szanowni Państwo, już za moment, już za chwil kilka na sali pojawi się pan premier Jarosław Kaczyński. Cieszymy się, że dzisiaj tak licznie Państwo przybyliście na nasze spotkanie. To bardzo ważny czas, już dosłownie za 3 tygodnie. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy i ci wszyscy, którzy śledzą nasze spotkanie przed telewizorami, zdecydujemy o przyszłości Europy. W którym kierunku będzie podążała Unia Europejska? Jakimi sprawami będzie się zajmowała? Czy dalej będziemy brnąć w te rewolucyjne szaleństwa Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, który jest niemalże eksperymentem społecznym, który ma zakłócić bezpieczeństwo naszych kobiet, naszych rodzin? Czy chcemy takiej przyszłości w Europie? Nie chcemy. Czy chcemy, aby Europa się rozwijała? Chcemy, oczywiście, że tak. Chcemy, żeby Europa była bezpieczna? I właśnie dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Jest z nami również nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński. Powitajmy go burzą oklasków. Pan premier Jarosław Kaczyński dzisiaj w okręgu numer 3, województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie, w ramach trasy kampanijnej Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie setki ludzi, setki mieszkańców z całego województwa dzisiaj na spotkaniu z naszym liderem, z naszymi kandydatami, którzy walczą o Państwa wsparcie, o Państwa zaufanie w tych jakże ważnych wyborach, wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bądźmy razem! Bądźmy razem! W jedności siła, dlatego właśnie z województwa podlaskiego płynie tak dobry, pozytywny apel o tym, abyśmy byli razem w naszej jedności, solidarności, we współpracy. Właśnie jest siła i szansa na to, by osiągać kolejne góry zwycięstw, a to jest naprawdę w zasięgu ręki. Już w najbliższych dniach, bo dokładnie za 3 tygodnie pewnie, 9 czerwca, będziemy decydowali o przyszłości naszej Europy, Unii Europejskiej. Chcemy Polski silnej, rozwijającej się w Unii Europejskiej. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Zwyciężymy! Morze biało-czerwonych flag. Ta flaga zawsze nam towarzyszy w momentach ważnych, w momentach przełomowych, ale czymś, co zawsze również nas motywowało do kolejnych zwycięstw, był, jest hymn państwowy, dlatego dzisiaj go również nie może zabraknąć. Do hymnu. Thank you.
po hymnie. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Witamy raz jeszcze w Dąbrowie Białostockiej. Witamy naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ogromne brawa! Witamy także wszystkich kandydatów, którzy ubiegają się o mandat społecznego zaufania w trwającej właśnie kampanii do Parlamentu Europejskiego. Witamy Państwa. Pokażcie się Państwo wszyscy. Pomachajcie tutaj obecnym mieszkańcom i tym wszystkim, którzy śledzą nasze dzisiejsze spotkanie przed telewizorami. Frekwencja niesamowita i atmosfera również bardzo, bardzo gorąca. A to pokazuje to, że tutaj dzisiaj wszyscy jesteśmy, jak ważne są te wybory, jak bardzo przyszłość Europy, przyszłość Unii Europejskiej i Polski w ramach Unii Europejskiej leży nam na sercu. Ale to, co wielokrotnie podkreśla nasz lider i o czym mówi w trakcie swoich wystąpień, o czym zawsze podkreślaliśmy i podkreślają to nasi politycy Prawa i Sprawiedliwości, to obrona wartości. Ważne jest to, aby w życiu publicznym kierować się wartościami, aby mieć konkretny cel. I o tym właśnie, proszę Państwa, mówi nasz krótki materiał filmowy, który przygotowaliśmy dla Państwa. Bardzo proszę. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę, że zbudowała wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby państwo stworzyć, i bez wolnej Polski inni również nie byliby wolni. Dzisiaj musimy budować nowy patriotyzm. Patriotyzm, który patrzony jest w przyszłość, ale musi mieć też korzenie, musi mieć pamięć. Walka o miejsce Polski w Europie, która wkroczyła w nową fazę. Walka o bezpieczeństwo Polski, w tym bezpieczeństwo energetyczne, ale także walka o zachowanie tych wartości, które pozwoliły nam przetrwać. To wszystko składa się na nowy patriotyzm. Niech będzie też symbolem przyszłej Polski. Tej Polski, która zajmie takie miejsce w Europie, jakie z jej ponad tysiącletniej historii, z jej bohaterskiej walki, na które uczciwie zasłużyła. Takie jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, zakorzenione w naszej historii, w tradycji, kulturze i tego również w Unii Europejskiej. Walcząc o rozwój Unii Europejskiej, chcemy także tego bronić. Nie można zapominać o swoich korzeniach. Dlatego, szanowni państwo, w tych wyborach będziemy decydowali o przyszłości Europy. Czy Unia Europejska będzie miejscem bezpiecznym, miejscem rozwijającym się? Czy Unia Europejska, niestety, będzie nadal kierowana w kierunku tej szaleńczej rewolucji Zielonego Ładu, tego eksperymentu społecznego, paktu, jakim jest pakt migracyjny. To wszystko, proszę Państwa, będzie decydowało się w nadchodzących wyborach 9 czerwca. Dlatego tak ważnym jest to, aby pójść do tych wyborach i zagłosować na ludzi, którzy będą bronili polskich interesów i będą stali na straży właśnie tych wartości. Takimi kandydatami, szanowni Państwo, od lat są kandydaci, którzy dzierżą tą piękną, biało-czerwoną flagę w swoich rękach, pod sztandarem również Prawa i Sprawiedliwości. Na listach naszego ugrupowania możecie znaleźć takie właśnie osoby. A gwarantem tego, że te osoby dotrzymają swoich obietnic, jest człowiek, który od lat w życiu publicznym kieruje się uczciwością, poświęceniem, pracą i wiarygodnością. To nie tylko azymuty jego działalności, ale również sposób na funkcjonowanie w życiu publicznym. Panie i panowie, powitajmy mocnymi brawami lidera Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Ogromne brawa! Dziękuję. Tutaj pan rzecznik mówił o sprawach bardzo ważnych, można powiedzieć najważniejszych. No ale każda chwila ma jakąś swoją specyfikę. Coś, co ją szczególnie charakteryzuje. Dzisiaj takim wydarzeniem,
które musimy brać pod uwagę i które wpisuje się w kontekst, o którym była tutaj już mowa, ten kontekst wyborów europejskich, jest pakt imigracyjny. Pakt, który został ostatecznie przyjęty. I to jest sprawa dla nas niezmiernie ważna, bo to oznacza, że będziemy zmuszani do czegoś, do czego nie chcieliśmy przystąpić, do czego nie powinniśmy być zmuszani. Bo nasza historia biegła tak, że my nie mamy pewnych zobowiązań, które inni mają. My nie byliśmy państwem kolonialnym, my nikogo żeśmy nie mordowali, a te mordy często przybierały charakter naprawdę ludobójczy. Myśmy nikogo nie wykorzystywali do pracy, często pracy niewolniczej, bardzo często pracy niewolniczej. My tutaj nie mamy zobowiązań moralnych. Mamy mieć teraz tak zwaną przymusową solidarność. Przymus jest finansowy, to znaczy, jeżeli kogoś nie będziemy chcieli przyjąć z tej grupy, którą zostanie nam przydzielona, to będziemy musieli zapłacić, no co najmniej, bo tutaj niektórzy mówią, że to będzie dużo więcej, 20 czy 22 tysiące euro. I mamy także możliwość powstania sytuacji, kiedy nawet te pieniądze nas nie uratują. Będziemy musieli po prostu przyjmować. Są różne argumenty, które padają z drugiej strony i warto na nie zwrócić uwagę. Na przykład takie, że w Polsce jest bardzo dużo wolnych mieszkań. Rzeczywiście jest w Polsce bardzo dużo wolnych mieszkań, podobno więcej nawet niż w Niemczech. No, co to oznacza, że te mieszkania będą, przecież do kogoś należą, będą w tej chwili zajmowane? Takie rzeczy już się w Europie dzieją. W Hiszpanii, w Niemczech nawet wyprowadza się na przykład jakąś panią, która dziesięciolecia spędziła w swoim mieszkaniu, przenosi do mniejszego przymusowo i w to miejsce wchodzi rodzina właśnie z takiej nielegalnej imigracji. I jeżeli będziemy tutaj bierni, jeżeli będziemy wspierać tych, którzy się na to w istocie zgodzili, o tym jeszcze będę mówił, to będziemy mieli takie sytuacje także w Polsce. No i oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa. Wszędzie, gdzie to zjawisko nielegalnej imigracji się pojawia, no, a także i tam, gdzie ta imigracja była przez wiele lat legalna, mamy do czynienia z takimi sferami, gdzie w gruncie rzeczy nie obowiązuje żadne prawo, gdzie jest strach wejść nawet w biały dzień. A w całych miastach, w tym wielkich miastach europejskich, no, odradza się kobietom, żeby przynajmniej po zmroku chodziły po ulicy i to nawet w centrum. To jest sytuacja, której w Polsce nie ma. My oczywiście nie mamy tutaj sytuacji idealnej, ale mamy jednak taką sytuację, w której po prostu można normalnie żyć. Tak jak chcemy żyć. Po prostu zgodnie ze zwykłym oczekiwaniem obywatela wobec państwa. Bo to oczekiwanie obejmuje różne sprawy, ale obejmuje także w wielkiej mierze te sprawy związane z bezpieczeństwem. Państwo jest przecież instytucją bezpieczeństwa, które ma zapewnić bezpieczeństwo i to wewnętrzne, odnoszące się do interesów obywateli, no i to zewnętrzne, o czym zresztą dzisiaj też jeszcze będę mówił. I warto, proszę Państwa, zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż, jak sądzę, bardzo wielu z tych, którzy głosowali na Platformę Obywatelską, uwierzyło w to, że Donald Tusk to jest taki potentat w Platformie Obywatelskiej, przepraszam, w Unii Europejskiej, tak wpływowy polityk, zresztą on często o tym mówił, że to szybko załatwię, błyskawicznie załatwię i tak dalej, o różnych sprawach tak mówił, że on nas jakby zabezpieczy. Tylko, że ja przypominam, ta sprawa, sprawa tej przymusowej relokacji stanęła już dawno temu. Ona była całkowicie aktualna w 2015 roku. Bo to słynne Willkommen, pani Merkel.
ta sprawa stawała się także częścią sporu w parlamencie, sporu wewnątrzeuropejskiego i wewnątrzpolskiego. No i jaka była wtedy postawa tych, którzy dzisiaj rządzą? Oni byli otwarci. No był nawet taki polityk, który mówił, że przyjmiemy każdą ilość. Ówczesna premier, pani Kopacz, też mówiła, że będziemy przyjmować. Sam Tusk, który był wtedy przewodniczącym Rady Europejskiej, mówił, że no, jeżeli nie przyjmiemy, to będziemy musieli ponieść konsekwencje. A mimo wszystko, szanowni państwo, ten rząd, który nie miał mieć żadnych wpływów w Unii Europejskiej, był taki marny, słabiutki, co najwyżej z Węgrami, tak jak oni mówią. Otóż ten rząd, szanowni państwo, doprowadził do tego, że przez 8 lat ten pakt nie wchodził. Przez 8 lat naszych rządów w tej sprawie nic się nie działo. Uzyskaliśmy nawet w Radzie Europejskiej w gruncie rzeczy odrzucenie tych wszystkich żądań, które padały w odniesieniu do imigrantów. To wróciło teraz, kiedy przejęli władzę ci, którzy to popierali. I chociaż dzisiaj w sposób naprawdę komiczny próbują udawać, że są przeciw, to jednak to jest tylko i wyłącznie gra, bo to głosowanie przeciw, bo przedtem zawsze głosowali za, a my zawsze głosowaliśmy przeciw, to głosowanie przeciw dzisiaj już nie miało żadnego znaczenia. A poza tym było komiczne. Dlaczego? No bo Tusk oświadczył niedługo po tym głosowaniu, że ten pakt przyniesie nam różne korzyści, że będziemy beneficjentami. No to ja teraz pytam publicznie, panie Tusk, to dlaczego pan przeciw głosował? No. I to kłamstwo, proszę państwa, które jest związane, można powiedzieć, genetycznie z Platformą Obywatelską, jest w tym momencie, można powiedzieć, szczególnie mocno odsłonięte i niezwykle dla Polski szkodliwe. Niezwykle szkodliwe i w tej sferze bezpieczeństwa, i w gruncie rzeczy w sferze ekonomicznej. Dlatego, bo elementem tego rozwiązania, które przyjęto, ma być wyrównanie świadczeń. No, jeśli wyrównanie, to raczej będzie to wyrównanie do tych najbogatszych, na przykład do Niemiec. No, jeżeli tak będzie, jeżeli, a tak się zwykle czyni, będzie to przeliczenie nie według siły nabywczej, tylko według tak zwanej wartości walutowej, czyli 5 zł za euro, to szanowni państwo, no, ci, którzy będą tu przyjeżdżać, to będą mieli no, dużo lepiej niż polscy emeryci. Będą za nic dostawali pieniądze jeszcze do tego na dzieci i tak dalej, to żyć nie umierać. Oczywiście no, nikt ich nie zmusi do pracy, bo niby po co mają pracować, skoro i tak będą dostawali pieniądze. Więc to jest naprawdę po prostu poza już innymi ocenami coś, co wskazuje na... No, użyję tutaj takiego potocznego języka, mam nadzieję, że państwo mi to wybaczą, że to jest po prostu czyste wariactwo. Czyste wariactwo. Ale pamiętajcie państwo, że tego wariactwa w Europie, w innych dziedzinach jest w tej chwili no, niebywała ilość. Najróżniejsze przymusy, różnego rodzaju twierdzenia, które no, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, odnoszące się do różnych spraw. Nie chcę tego tematu tutaj w tej chwili rozwijać, no ale no, w Niemczech na przykład w tej chwili co roku każdy deklaruje, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Ja, szanowni państwo, jeżeli ktoś tego nie wie, a pewnie na pewno wszyscy państwo wiecie, ale jeżeli ktoś tego nie wie, to to jest w genach. Kobieta i mężczyzna mają inne geny, no nic się na to nie poradzi. A jakieś zakłócenia zdarzają się mniej więcej raz na 1000 wypadków. I wtedy oczywiście tym ludziom trzeba pomóc, no bo jeżeli ktoś ma zakłócenia, czy to fizyczne, tak zwane obojniactwo, czy psychiczne, bo to też się zdarza, trzeba takiemu człowiekowi pomóc. Nikt tego nie przeczy. Ale jeżeli chodzi o pozostałych, no to jest tylko taka sytuacja, w której z jednej strony ludziom się zabiera wolność, zabiera się wolność krytyki,
tych wszystkich właśnie dziwnych pomysłów. Często nawet prowadzi to do uwięzienia w niektórych krajach. Zabiera się różne inne prawa właśnie w sferze wolności, w szczególności wolności słowa. Zabiera się na różnych poziomach państwowym, jeżeli chodzi o internet, no to przybiera dzisiaj taki rozproszony charakter, ale wolność się na Zachodzie cofa. Tej wolności jest coraz mniej. A z drugiej strony twierdzi się, że to, co przed chwilą powiedziałem, to decydowanie o tym, czy się jest kobietą, czy mężczyzną, to jest sfera wolności. Coś, co jest jakimś marginesem marginesów, jeżeli chodzi o rzeczywiste zjawiska społeczne i biologiczne, staje się pewną normą. No, komuś zależy na tym, żeby ludziom zupełnie pomieszać w głowie. No i wiadomo, komu zależy. Zależy tym elitom skrajnie zdemoralizowanym, które dzisiaj decydują o wielu sprawach na Zachodzie, ale każdy człowiek, który wie, jak dzisiejszy świat wygląda, no musi tutaj dostrzec także rękę tych ze wschodu. Oni naprawdę są bardzo pomysłowi. Oni różnego rodzaju akcje przeprowadzają z planowaniem na dziesięciolecia. I tutaj ślady tej akcji także widać. Zrobić ze świata zachodniego coś słabego, bezwolnego, zidiociałego, przepraszam. Tak to trzeba określić, po to, żeby móc nad tym wszystkim zapanować. I to państwo bierzcie pod uwagę. W tej chwili uczyniono w tym kierunku bardzo ważny i bardzo bolesny dla Polski krok. To ma wejść w życie za 2 lata. Za 2 lata będzie już przecież ten nowy, dużo wcześniej będzie ten nowy Parlament Europejski. I ten Parlament Europejski, jeżeli on się zmieni to do swojego składu, będzie mógł jednak jeszcze wiele zdziałać. Będzie można tą sprawę podjąć na nowo. Będzie można walczyć. Będzie można walczyć także wtedy, kiedy w Polsce zmieni się rząd, a nasze zwycięstwo w tych najbliższych wyborach będzie krokiem w tym kierunku. I dlatego tak ważne jest to głosowanie. Tak ważne dla naszej przyszłości. Ale są i inne elementy równie istotne, no bo przecież planuje się zupełną przebudowę Unii Europejskiej. Ja nie będę tego tematu rozwijał, ale powiem krótko. My dzisiaj jesteśmy państwem. Państwem, które się zgodziło na oddanie różnych części swojej suwerenności. I w tych sprawach decyduje Unia Europejska, co niestety oznacza w wielkiej mierze, że decydują po prostu Niemcy. Ale to jest za naszą zgodą i to jest jakby zapisane w naszej konstytucji, że coś takiego możemy zrobić. Natomiast teraz nie wiadomo jakim aktem, bo nikt tego nie wyjaśnił, Tusk uznał wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim, czyli w gruncie rzeczy wyższość nad polską konstytucją, chociaż w artykule 8 tej konstytucji jest czarno na białym zapisane, że to jest najwyższy akt w Polsce. Nikt tego nie zmienił i mamy do czynienia z taką sytuacją, w której jeżeli te dalsze jeszcze posunięcia, ta zmiana traktatów zostanie przeprowadzona, czy to wprost, czy tak jak teraz Komisja Europejska proponuje różnego rodzaju chwytami przy wykorzystaniu szczególnie tego drugiego traktatu, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie są tak zwane pomosty wpisane, no wtedy będziemy, proszę Państwa, już nie państwem polskim, będziemy po prostu terenem zamieszkiwania Polaków, tyle tylko, że zarządzanym z zewnątrz. I to jest naprawdę coś, co jest wręcz trudne do wyrażenia. No, tutaj na sali są ludzie różnych pokoleń. Cieszę się, że widzę tylu młodych ludzi w średnim wieku. Oni już nawet nie pamiętają komunizmu. No, ale są i ci, którzy pamiętają komunizm. Ja sam do nich należę. I mogę szanownym Państwu powiedzieć, że to, że po odrzuceniu komunizmu nasza niepodległość, nasza suwerenność będzie znów tylko incydentem 30-paroletnim, no to jest coś, czego sobie naprawdę ludzie Solidarności, ludzie, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości i odnieśli, wydawało się, sukces, nie wyobrażali. Ja też sobie tego nie wyobrażałem. I my, jako naród polski, musimy wszystko zrobić, żeby się to nie udało. Żeby Polska pozostała suwerennym państwem.
ale szczególnie tu, na tej ziemi, ale sprawa dotyczy całej Polski, także Wolina czy Świnoujścia, no ale tu jesteśmy tuż, tuż granicy wschodniej. I tutaj musimy jasno powiedzieć, suwerenność jest niezmiernie ważna, ale suwerenność jest niczym bez bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w sferze militarnej. Bo dzisiaj trzeba jasno mówić. To już nie jest kwestia jakiejś gry przy pomocy gazu czy ropy. To jest po prostu gra militarna. Widzimy wojnę na Ukrainie. Wiemy, jakie decyzje są podejmowane w Rosji. Wiemy, że jest decyzja, że Rosja ma przejść na poziom zbrojeń z okresu Związku Sowieckiego, czyli dużo wyższy niż ten obecny. I oczywiście nie robi tego dla zabawy. Nie robi tego dlatego, żeby sobie ołowiane żołnierzyki gdzieś ustawiać. Robi to po to, by zrealizować plan, którego Putin w różnych rozmowach nie ukrywał już nawet przeszło 20 lat temu, że trzeba odbudować imperium, że jego celem życiowym jest odzyskanie tego wszystkiego, co oni utracili na przełomie lat 80. i 90. i później na początku lat 90. I my, proszę Państwa, musimy móc się obronić. I nasz rząd, niezależnie od tych wszystkich obrzydliwych, jak i zupełnie odrażających kłamstw, takich w typie prowokacji gliwickiej w 1939 roku, że to niby my, Polacy, napadli na radiostację w Gliwicach, mimo tych wszystkich kłamstw, choćby tego dzisiejszego spotu, możemy jasno powiedzieć. Ta władza, która jest dzisiaj, ta formacja rozbrajała Polskę i to było skrajnie nieodpowiedzialne. To było antypaństwowe. To było na pewno inspirowane z zewnątrz, bardzo być może z Rosji. Myśmy to przerwali. Zaczęliśmy polską armię odbudowywać, a w pewnym momencie, kiedy już nam wzrosły siły ekonomiczne, uporządkowaliśmy finanse publiczne, to podjęliśmy także decyzję o ogromnym skoku, jeżeli chodzi o wydatki na armię. I stworzyliśmy plan, plan, który nie powstał w głowach polityków. To chcę bardzo mocno podkreślić. Ja wtedy właśnie po to, żeby to przeprowadzić, zostałem wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Głównie zajmowałem się właśnie sprawami armii, sprawami wojska. To była odpowiedź polskiego sztabu generalnego na pytanie, czego potrzebujemy, żeby się obronić. Były dwa warianty tej odpowiedzi. Jeden z nich wymagał większej ilości żołnierzy, a drugi wymagał większej ilości broni. Wybraliśmy, proszę Państwa, ten z większą ilością broni, bo w gruncie rzeczy w dzisiejszych nastrojach, no po tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, on jest łatwiejszy do zrealizowania. I podjęliśmy, Szanowni Państwo, ten plan. Podjęliśmy, zaplanowaliśmy, że powstanie 6 dywizji zamiast 3 i jedna już powstała w pełni. Druga, ta właśnie, która ma bronić Podlasia, tutaj Bramy Grodzieńskiej, jest w tej chwili w stadium organizacji, ale już na przykład w Kolnie czy w Siematyczach wojsko już jest i też w innych miejscach na tych ziemiach. No, powstaje także centrum w Nowym Mieście nad Pilicą, 6. Dywizja, tak zwana Dywizja Centralna. Dokonaliśmy ogromnych zakupów broni. Po części ta broń już jest dzisiaj w Polsce. Mamy dużo, dużo więcej niż kiedyś armat, takich bardzo skutecznych na polu walki, o wielkiej celności, zarówno polskich, jak i koreańskich, polskie kraby. Koreańskie armaty podobnego bardzo typu do krabów. One ciągle przybywają, to jest już opłacone, to są te kontrakty zawarte. Mamy pewną ilość samolotów koreańskich, które uzupełniają nasze F-16. No, zakupione są te F-35 i są plany dalszych zakupów pod tym względem. Mamy, proszę Państwa, dużo większą ilość niż przedtem czołgów, w tym tak nowoczesnych jak Abramsy czy koreańskie K-2. Mamy dużo innej broni
tym takiej, która służy rozpoznaniu, jak samoloty SAP, które mają rozeznawać sytuację, informować o tym, co nam zagraża. Mamy też, to jeszcze nie jest zrealizowane, ale taki już będący w realizacji plan balonów, które będą na bardzo dużej wysokości obserwowały teren potencjalnego przeciwnika bardzo nowoczesnymi metodami. Powstały wojska walki cybernetycznej, to jest oddzielny rodzaj wojsk. Krótko mówiąc, uczyniliśmy tutaj wiele. Z 95 tysięcy, bo do tego zredukowano polską armię, było więcej policjantów niż żołnierzy. W pewnym momencie w Polsce doszliśmy do około 200 tysięcy. Stworzyliśmy wojska obrony terytorialnej. No ale jest tutaj w tej chwili wiele znaków zapytania, bo jest szereg kontraktów, które myśmy przygotowali, ale które jeszcze nie zostały zawarte. To jest kontrakt między innymi na 362 działa, to przy tym typie artylerii jest naprawdę bardzo dużo, po części koreańskie, 212 koreańskich, reszta to są polskie kraby, takie armaty, które no stanowią ogromną siłę, ale nie wiadomo, czy to zostanie zrealizowane, czy to nie zostanie zrealizowane. Mamy, no super ważna sprawa, kwestię kontraktu na Hajmarsy, tą broń rakietową, takiego bliższego, ale także takiego dochodzącego do 300 km zasięgu, bardzo celną, przy tym 480, czyli to będzie ogromna siła ognia, bo to jest więcej niż w tej chwili jest na świecie, chociaż ta broń jest wymyślona przez Amerykanów i wyprodukowana w pierwszej wersji już w latach 80. Mamy zamówienie na 640 czołgów K2 tych koreańskich i na 250 czołgów Abrams tych super nowoczesnych, bo na razie mamy te nieco starszego typu. One też się świetnie sprawdzają na polu walki, bo już są w Ukrainie i na przykład jeden z takich czołgów został 57 razy trafiony przez przeciwnika i w dalszym ciągu strzelał, w dalszym ciągu prowadził walkę, w dalszym ciągu jego załoga nie tylko żyła, ale była zdolna do prowadzenia walki. Tak jest odporny na uderzenia przeciwnika. A ta wersja, którą my mamy kupić w tych 250 sztukach, będzie jeszcze dużo bardziej odporna. To są czołgi, które no niemalże po ścianie są w stanie wjeżdżać. Oczywiście trochę przesadzam, ale no przy bardzo dużym kącie są w stanie na to wjechać i są w stanie też się zatrzymać i tak stać. Na przykład czołgi niemieckie takich możliwości nie mają, zresztą nie mają wielu innych możliwości, które mają Abramsy. To jest naprawdę super nowoczesna broń. No ale też znów jest pytanie, czy to zostanie zrealizowane. Mamy oczywiście także jeszcze własne plany, na przykład mieczniki, które są okrętami wojennymi, takimi przeznaczonymi na Bałtyk. No nie mamy w tej chwili większych ambicji, nie stać nas na to. Jest kwestia doprowadzenia naszego lotnictwa do stanu około 160 bardzo nowoczesnych samolotów bojowych, no ale to też nie jest jeszcze w tej chwili zupełnie załatwione, zupełnie pewne. W tym już niedługo w Polsce mają się zjawić, już w sierpniu, no tak przynajmniej obecnie minister obrony zapewnia, pierwsze F-15, to są tak zwane samoloty przewagi powietrznej o ogromnej sile niszczenia przeciwnika. Takich samolotów dotąd żeśmy nie mieli. No, są te F-35. Na razie kupiliśmy ich 36, ale może jeżeli obecny rząd będzie szedł tą drogą, możemy kupić ich więcej. Mamy ostatnio załatwione przez prezydenta rakiety, dużą ilość nowych rakiet, dużo większą niż przedtem rakiet właśnie do tych samolotów, rakiet wystrzeliwanych z tych samolotów, bardzo groźna broń i to sięgająca daleko. Krótko mówiąc, mamy możliwość uzbroić się bardzo poważnie. I już za naszych czasów powstał pomysł fortyfikacji na wschodniej granicy. Teraz został podtrzymany przez Tuska i my tam, gdzie jest jakiś dobry plan, to popieramy. My nie jesteśmy opozycją totalną, my jesteśmy opozycją normalną, opozycją konstruktywną. Jeżeli chcą zrobić coś dobrego, to niech robią. Czyli liczymy na i umocnienie tej
przeszkody tego muru, jak to się nazywa, chociaż w istocie jest to płot, a nie mur, który no już bardzo dobrze nam w tej chwili służy, no ale powinien być mocniejszy, o tym już na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa była mowa, wtedy kiedy byłem jego przewodniczącym, a do tego przydałyby się jeszcze fortyfikacje. To jest skomplikowana sprawa i nie tania, ale z całą pewnością powinna być przeprowadzona. Krótko mówiąc, jeżeli te plany będą kontynuowane, ale już niestety pojawiają się różnego rodzaju kłopoty. Już na przykład opowiada się, że jeżeli chodzi o fundusz sił zbrojnych, dozbrojenia sił zbrojnych, to jest 50 miliardów złotych rocznie, no to jest wątpliwość co do możliwości jego finansowania. Jeżeli to pójdzie w tym kierunku, jeżeli się będziemy zatrzymywać, jeżeli nie będziemy ciągle zwiększać wydatków na zbrojenia, bo przecież mamy mieć armię co najmniej 350 albo i 400 tysięcy żołnierzy, to nie będziemy przygotowani do czegoś, co nam może grozić nawet w ciągu najbliższych 3 lat. I to jest, szanowni państwo, tak. My jesteśmy formacją, która Polski chce bronić i chce przede wszystkim przeciwnika odstraszyć. Chcę, żeby Rosjanie wiedzieli, że napad na Polskę się po prostu nie uda, że to się zakończy niepowodzeniem, klęską, kolejną po Ukrainie. Tylko bez takich strat, bo my mamy sojuszników, jesteśmy w NATO, sojusz dysponuje różnego rodzaju bronią, którą my nie dysponujemy, no przede wszystkim bronią nuklearną, a także różnego rodzaju rakietami. No myśmy takie rakiety już mieli otrzymać za czasów Trumpa. On się zgodził na zakup 5000 takich no bardzo groźnych rakiet manewrujących, no ale niestety później już nie rządził, więc ta sprawa nie została sfinalizowana. Ale może w każdym razie wrócić, bo gdyby Ukraina na przykład miała takie rakiety, to Rosjanie by się bardzo zastanowili nad tym, czy warto atakować ukraińskie miasta, bo byłaby bardzo niebezpieczna odpowiedź. I dlatego musimy, szanowni państwo, nad tym wszystkim się zastanowić i podjąć decyzję, czego chcemy. Władzy, która nieustannie kłamie, która okłamała w czasie wyborów, która zapowiadała złote góry. No jak te złote góry wyglądają, to w tej chwili państwo widzicie. Władzę, która łamie prawo, depcze w sposób najbardziej bezczelny, jednocześnie w sposób niesłychanie bezczelny jest to popierane przez Niemców, którzy twierdzą, że właśnie jest przywracana w Polsce praworządność. Czyli łamanie prawa, wprowadzanie na przykład poprzez policję prokuratorów, którzy nie mają żadnych podstaw do tego, żeby być tymi prokuratorami, zamykanie polskiej telewizji, wyłączanie sygnału, przejmowanie jej przy pomocy siły, przy pomocy policji, no to wszystko się kwalifikuje jako bardzo ciężkie przestępstwo z kodeksu karnego, zmiana ustroju siłą, a poza tym takich aktów łamania prawa jest nieporównanie więcej. O nich się nie mówi. O nich się nie mówi, no mówiło się oczywiście przez jakiś czas dużo o sprawie bezprawnego aresztowania 2 posłów. Tutaj jeden z nich siedzi i nawet jest kandydatem. No. Ale o wielu takich mniej drastycznych, ale też łamiących prawo sprawach się po prostu nie mówi prawie w ogóle. Na przykład, że są osoby, które powołano na kadencję i nie wolno ich przed kadencją zwolnić, a są zwalniane. Na przykład pan Patkowski został szefem takiego mało znanego urzędu zajmującego się oceną pewnych aspektów działalności gospodarczej. No i został po prostu, mimo że był powołany na kadencję, zgodnie z prawem, poprzednia kadencja minęła, po prostu odwołany i koniec. Tusk powiedział, że prawo tak, jak my to prawo rozumiemy. No oni rozumieją prawo w sposób następujący, że nam wolno wszystko, a Niemcy najwyraźniej rozumieją praworządność w ten sposób. Jeżeli w Polsce dzieje się coś, co się nie podoba Niemcom, to nie ma praworządności. Jak się dzieje tak, jak się podoba Niemcom, to można robić, co się chce i szanowni państwo, jest to właśnie praworządność. Zresztą niedawno
jeden z dziennikarzy przebywających od wielu, wielu lat w Polsce napisał, że w Polsce jeszcze za mało złamano konstytucję, żeby wprowadzić pełną praworządność. Czyli krótko mówiąc, za mało złamano konstytucję i jeszcze takie siły jak my mogą się przeciwstawiać i mówić krytycznie także o tej zależności od Niemiec. Więc pamiętajcie Państwo, że ludzie, którzy się tam płaszczą w Berlinie czy w Brukseli, w gruncie rzeczy, i mówię to o Tusku, wracam do tego motywu, nic nie potrafią załatwić. Bo pewnie by w tej chwili chcieli załatwić, żebyśmy się wykręcili jakoś od tego paktu, tylko po prostu z nimi się nikt nie liczy. Nikt się nie liczy ze ludźmi marnymi, słabymi, ludźmi, których tak naprawdę się po prostu pogarda. Z takimi ludźmi, powtarzam, nie liczy się nikt. A z nami się miał niby nikt nie liczyć, a na 8 lat żeśmy to zatrzymali. Więc pamiętajcie to Państwo i warto to im mówić. I gdybyśmy dzisiaj rządzili, to by tego z całą pewnością nie było. Mówię tutaj o pierwszym temacie mojego wystąpienia, czyli o sprawie imigrantów nielegalnych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę obrony, no to już zobaczymy. Chcemy być optymistami. Chcemy być optymistami, chcemy sądzić, że emigranci, czyli imigranci, ci nielegalni do Polski nie przybędą. Mamy w Polsce bardzo dużą ilość ludzi, którzy przybyli tu jako rzeczywiście uchodźcy. Przeszło przez Polskę 6 milionów ludzi, w dalszym ciągu około miliona jest w Polsce. Otrzymają i otrzymują dalej. Wczoraj była ustawa uchwalona w tej sprawie, różne przywileje. Myśmy tę ustawę troszeczkę chcieli zmienić, no ale jesteśmy w mniejszości i to się nam nie udało. Chcieliśmy wesprzeć po prostu oczekiwanie Ukraińców, żeby jednak mężczyźni w wieku poborowym to tutaj się nie ukrywali przed poborem, bo Ukraińcy potrzebują żołnierzy. No taka jest sytuacja. I to tylko o to nam chodziło i to nie jest przeciw Ukrainie, to jest wsparcie dla Ukrainy. No ale cóż, tamci jak zwykle są przewrotni, jak zwykle co innego robią, co innego mówią. I tak to wygląda. Dziś jest taki problem. W wielu miejscach Polski, jestem przekonany, że nie tutaj na wschodzie, ale w wielu miejscach Polski po prostu ludzie nie bardzo wiedzą, dlaczego po raz trzeci są wybory. Bo przecież te wybory są jedne po drugich. No myśmy mieli inny plan, co prawda, żeby te wybory, które były, czyli samorządowe, były na jesieni. No ale inne czynniki się na to nie zgodziły i w związku z tym jest tak, jak jest. I w związku z tym no, nie bardzo chcą się w to zaangażować. To jest ogromny błąd. Te wybory są naprawdę niesłychanie ważne. Niesłychanie ważne. Dlatego pierwsza sprawa to jest pójść na te wybory. Pójść na te wybory. I proszę Państwa, no poprzeć tą listę numer 7. Mamy tutaj naprawdę znakomitych kandydatów. No, o jednym już mówiłem. Walczył jak lew, głodował. Trochę mu to nawet pomogło, 12 kilo stracił. No, a drugi to jest bardzo doświadczony europarlamentarzysta, profesor prawa międzynarodowego, kierownik katedry Uniwersytetu Warszawskiego właśnie prawa międzynarodowego. No, człowiek związany z nami od początku, od dziesięciolecia, od młodzieńca. Ja pamiętam tego z siwą broną pana jako młodziana. Jako młodziana, bo na początku lat 90. się z nami związał, dostał różne trudne zadania, które zawsze twardo wykonywał. No, gdybyśmy mieli w partii tylko takich, to naprawdę nigdy byśmy nie utracili władzy. Nawet byśmy ją dużo szybciej uzyskali, no, bo niestety no, zdarzają się to różnego rodzaju. Także tu się zdarzyły niestety takie wydarzenia, które są smutne i które trzeba jakoś w przyszłości wykluczyć przy pomocy odpowiednich regulacji prawnych. No dzisiaj tego nie zrobimy, ale z czasem trzeba to wykluczyć, bo nie wolno oszukiwać obywateli. Wybory, w których ktoś występuje pod jedną flagą, a później przychodzi pod drugą, to jest oszukiwanie obywateli. Po prostu oszukiwanie, zwykłe oszukiwanie i to musi być w jakiś sposób wyeliminowane. W niektórych krajach znaleziono na to sposób i trzeba na to znaleźć sposób także i w Polsce.
I to, proszę Państwa, chciałem tutaj Państwu powiedzieć. Oczywiście problemów jest mnóstwo. Mówić by można było ogromnej ilości różnych spraw, które się w tej chwili dzieją w różnych dziedzinach, począwszy od tej ekonomicznej, a skończywszy na tych sprawach związanych z naszą kulturą, naszym obyczajem, z wojną religijną, która w tej chwili została rozpoczęta przez Trzaskowskiego, właśnie nakazał wyeliminować wszelkiego rodzaju symbole religijne. No wiadomo, że to chodzi o religię katolicką, bo innych symboli religijnych, gdyby gdzieś były, to jestem przekonany, żeby akurat nie eliminował. I to, proszę Państwa, też będzie nam towarzyszyć, póki oni będą rządzić. Bo ta opcja europejska jest właśnie taka, zniszczyć religię, zniszczyć to, w co ludzie wierzą, zniszczyć to, że ludzie wierzą, że są czymś więcej niż tylko homo sapiens, że są ludźmi. Są ludźmi, którzy mają duszę, że są ludźmi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Krótko mówiąc, że są ważni i jeśli chodzi o to najważniejsze, czyli właśnie o to, co w naszym wnętrzu, w naszych sercach, w naszych duszach nieśmiertelni. Chcą to zniszczyć, chcą z ludzi zrobić zwierzęta. My się tu w Polsce na to nie godzimy. I mamy dzisiaj, szanowni Państwo, możliwość przeciwstawienia się i tym wysiłkom, i temu Zielonemu Ładowi, który przecież nas zniszczy w sensie ekonomicznym, zniszczy rolnictwo, zniszczy budżety domowe ogromnej części Polaków, właściwie wszystkich poza tą cienką warstwą tych najbogatszych, będzie bardzo mocno bolał. I mamy tą broń. Ja nie dalej jak wczoraj, to wieczorem, tłumaczyłem tym panom, którzy głodują w Sejmie, że jest jeszcze jedna broń. Tą bronią jest kartka wyborcza. I używajcie Państwo tej broni. W polskim interesie, we własnym interesie. I proszę Państwa, o to serdecznie proszę, bo jeżeli to słowo zwyciężymy ma coś oznaczać, to właśnie to, że weźmiemy tą kartkę i zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Zwyciężymy i pamiętajcie Państwo, lista numer 7. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pan premier Jarosław Kaczyński w Dąbrowie Białostockiej. Ogromne brawa! Panie premierze, poprosimy jeszcze, aby pan na moment z nami został. Mocny doping z Podlasia. Przed nami bardzo ważny mecz 9 czerwca europejski, o Parlament Europejski. Państwa słychać, wiemy, że jest Państwa bardzo dużo. Bardzo się z tego cieszymy, ale można jeszcze na moment spocząć, bo teraz przejdziemy do tej części spotkania, jak zawsze właśnie podczas naszej kampanijnej trasie, w trakcie której mikrofon przekażemy właśnie Państwu. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jakieś kwestie, które szczególnie Państwa interesują, trapią, o które chcielibyście zapytać pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, to właśnie teraz jest ku temu najlepsza okazja. Bardzo proszę, tutaj pan jako pierwszy, proszę się przedstawić. Dziękuję. Moje nazwisko Kuleczkowski. Ja przez 10 lat, panie prezesie, byłem przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w powiecie augustowskim. Kilka lat temu mieliśmy okazję szczerze rozmawiać w Białymstoku. I teraz mam prośbę o szczerą odpowiedź dotyczącą następującej sytuacji. Otóż w powiecie augustowskim w wyniku zwykłych koterii, układów na listy w wyborach samorządowych nie zostali dopuszczeni wieloletni członkowie Prawa i Sprawiedliwości.
pan, który wielokrotnie wspierał bardzo, chyba najbardziej Prawo i Sprawiedliwość, o najdłuższym stażu, ja również, a zostali na te listy dopuszczeni ludzie, których pan usunął dyscyplinarnie z Prawa i Sprawiedliwości. 4 osoby, między innymi przewodniczącym Rady Miasta został pan Dariusz Ostapowicz, który 4-krotnie wyleciał za Chlańsko z roboty. Czy mogę liczyć o szczerą odpowiedź, panie prezesie, jak to jest, dlaczego tak się dzieje? Ja proszę o to, jestem prostym człowiekiem, robotnikiem budowlanym, codziennie chodzę na budowę do roboty. Proszę o szczerą odpowiedź. Dziękuję. To są oczywiście sprawy związane z funkcjonowaniem partii, ale jak pan premier chce odpowiedzieć, to bardzo proszę. Proszę pana, no uczciwie mówiąc, to pan na robotnika budowlanego nie wygląda, no ale może pan jest. Dobrze, dziękuję bardzo, no ale no, dzisiaj się naprawdę Polska się zmienia, ludzie się zmieniają, tak się patrzy na przykład na tych strajkujących rolników, to też ja pamiętam wieś sprzed 60 czy nawet grubo więcej niż 60 lat, przed 70 prawie lat. I no, zupełnie inny świat i to z tego należy się cieszyć. Natomiast ja szczegółów tej sprawy, o której pan mówi, po prostu nie znam. Nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć, o co tutaj chodziło. Ja oczywiście jestem otwarty, chociaż no nie ukrywam, bo kampania wyborcza, bo pan mówi oczywiście o tej samorządowej, tak? Sam jest za nami, ale znajdę na pewno czas, żeby pana, czy do obydwu panów, którzy tutaj są, przyjąć i o tym porozmawiać. Natomiast wiem, że w Augustowie były od wielu lat spory, bo tyle rzeczywiście wiedziałem. I wie pan, z Warszawy do Augustowa dosyć daleko i trochę słabo widać. Ja uczciwie... Nie, proszę państwa, ja wiem o tym, że myśmy tam odzyskali władzę, więc być może decydowały właśnie te elementy, no bo proszę pamiętać, że partia, każda partia polityczna na całym świecie no jest nastawiona na to, żeby zdobywać władzę. I to zdobywanie władzy jest no, celem, bo i tylko przy pomocy władzy można coś zrobić. No. Te 8 lat pokazało, że my przy pomocy władzy potrafiliśmy naprawdę zrobić dla Polski sporo. Wyciągnąć Polskę z trzeciego świata, bo proszę państwa, kraj, w którym były głodne dzieci, a było ich naprawdę dużo, to był po prostu kraj trzeciego świata. Stworzono skrajnie niesprawiedliwy i skrajnie nieefektywny system i myśmy go zmienili. On niestety teraz się cofa, znów wraca do tych dawnych realiów, ale żeśmy go zmienili. Przy tym pewnie były różnego rodzaju ludzkie krzywdy i nasze błędy, także moje błędy. Ja, jeśli tak w tym wypadku było, przepraszam, ale nic więcej w tej chwili nie mogę powiedzieć poza zaproponowaniem rozmowy na ten temat, ale już po kampanii wyborczej tej obecnej, bo ja po prostu no, nie jestem w stanie się podzielić. Ale to panom proponuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, jestem tutaj koło pani Stanisławy, tak? Pani Stanisława przyjechała do nas z? Miejscowości Klimówka. Jesteśmy z koła gospodyń miejskiej, blisko granicy. Ale to właśnie pani nie jest cała, pani jest z koleżankami. Proszę się pokazać, tak? Pokażmy. Ogromne brawa dla pani. Pięknie panie są tutaj ubrane, tak? Dziękujemy. I pani Stasia ma pytanie do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo proszę. Nawet przygotowane na kartce, tak? Tutaj. Czy według pana obecne działania rządu utrzymują ten sam poziom bezpieczeństwa, który zapewniały inicjatywy podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość? O pani, teren przygraniczny bardziej, bo no, nas bardzo jak to tak interesuje. To, tak to rozumiem. Tak to rozumiem. No, ja mogę powiedzieć tak, ponieważ oni no, nieustannie kłamią i w ogóle no, trudno tutaj cokolwiek oceniać tak do końca, po paru miesiącach władzy, poza tym, że po prostu nieustannie mówią nieprawdę. No, dzisiaj puścili ten spot, z którego wynika, że myśmy w gruncie rzeczy działali przeciw polskiej armii. Przecież myśmy ją rozbudowali, oni ją likwidowali. No, oni po prostu głoszą, że w biały dzień jest czarna noc, a w czarnej nocy biały dzień. No i w związku z tym trudno ich ocenić.
Ja mogę tutaj pani przedstawić moje przypuszczenie. Wraz z dojściem ich do władzy bezpieczeństwo Polski radykalnie spadło. I to dotyczy wszystkich sytuacji, ale już szczególnie tej sytuacji nad granicą. Nie sądzę, żeby oni chcieli w tej chwili przepuszczać tych, którzy szturmują, a proszę pamiętać, co nie tak dawno mówili, że to biedni ludzie, że my jesteśmy zbrodniarzami, etc., że żołnierze, którzy w tym uczestniczą, są śmieciami. Człowiek, który to mówił, co prawda mający zasługi rzeczywiście z lat 80., ja tego nie przeczę, znałem go wtedy, ale mogę powiedzieć, że no, to zwykły obywatel, jak każdy z nas i w związku z tym jednak jakieś konsekwencje powinien ponieść i nie poniósł żadnych, bo takie mamy sądownictwo. No, jeden z warunków tego, żeby Polska była inna, bo to nam się rzeczywiście nie udało, a dlaczego nie udało, no to ja nie chcę tego tematu w tej chwili rozwijać, bo to niestety cios przyszedł z naszego obozu, a nie z obozu przeciwników. Myśmy z przeciwnikami sobie dali radę, nie daliśmy sobie rady we własnym obozie. Otóż no bez tego to po prostu Polski się nie da zmienić, bo w tej chwili jest sprawa tego sędziego Schmidta. Ale sędzia Schmidt prawdopodobnie był agentem, najpierw rozgrywał tu po naszej stronie, żeby naszą stronę kompromitować, później przeszedł na drugą, żeby tą kompromitację swoimi wypowiedziami umacniać i pogłębiać, a później już uczestniczył w tych wszystkich grach z ostatnich paru miesięcy, no i wreszcie z jakichś powodów, których nie znam, zbiegł na drugą stronę. Ale pamiętajcie państwo, że polskie sądownictwo nie zostało w ogóle zmienione po roku 89 i to jest jeden problem. W ogóle nie było dobre. No, trudno, żeby w takich czasach, w takim systemie było dobre sądownictwo. Ale poza tym w tych sądach były co najmniej dwie siatki. Siatka nie tyle WSI, no bo to wtedy się nie nazywało WSI, wtedy to był drugi Wydział Sztabu Generalnego i WSW. Też nie całe WSW, tylko część WSW. Oni mieli swoją siatkę, która później została nazwana siatką WSI. Ona była tajna. Ale ja osobiście przypuszczam, nie mam na to dowodów, to od razu mówię, ale przypuszczam, że te różne organizacje, które później powstały jawnie już, to jest jakaś konsekwencja istnienia tej siatki i tej drugiej, po prostu Służby Bezpieczeństwa, bo Służba Bezpieczeństwa miała też swoją siatkę takich zupełnie dyspozycyjnych sędziów. Ci ludzie nie tylko nie zostali wyeliminowani, ukarani, no ale zaczęli po prostu rządzić w tym sądownictwie. No i mamy dzisiaj tego efekty. A to są ludzie, których no, twarze, uszy są skierowane na wschód. No to do tego nie ma żadnej wątpliwości. O tych ludziach z wojskowych służb specjalnych, tak to można nazwać, mówiono, że to jest grupa patriotów Związku Sowieckiego. I to była prawda, to byli rzeczywiście ludzie, którzy byli głęboko, serdecznie związani z tym imperium. Oczywiście mogły być jakieś pojedyncze wyjątki, ale w większości wypadków tak było. Albo też byli to zupełnie cynicy. No ja miałem nawet takiego kolegę ze studiów, skądinąd z tego województwa pochodzącego, tylko z tej południowej części, tego tak zwanego policjantowa. Niektórzy z państwa wiedzą, co to jest, co to za trójkąt. I on w marcu 68 roku, bo razem żeśmy uczestniczyli w tych wydarzeniach, to nawet pewnego ormowca potrafił jednym uderzeniem, bo był kawał chłopa, zwalić, także on pod tramwaj wpadł, na szczęście stojący tramwaj, ale później wylądował w WSW. Czyli to nie był człowiek, który tam poszedł ze względów jakichś swoich przekonań, bo jego przekonania były zupełnie inne, tylko po prostu no, tak mu się tam życie ułożyło, pewnie w rodzinie miał jakichś ludzi z tego świata i tam wylądował, więc byli tacy, ale to nie zmienia faktu, że oni też działali w bardzo złej sprawie. WSI, bo tak to po zjednoczeniu tych dwóch organizacji, tej sztabowej i tej z WSW zostało nazwane, już za nowych czasów zostało rozwiązane, ale to środowisko w dalszym ciągu istnieje, w dalszym ciągu ma ogromne wpływy, musicie państwo o tym pamiętać. I jednym z wielkich zadań naszej formacji jest no, załatwienie tej sprawy. Mam nadzieję, że tym razem no, nikt nam w tym nie przeszkodzi. A chcę też jasno powiedzieć, że te przeszkody to nie były te europejskie. I tym razem Europa może sobie krzyczeć,
My jasno mówimy, nie będziemy tolerować takich sądów, które są po prostu zaprzeczeniem praworządności, zaprzeczeniem uczciwości. To nie oznacza, że tam nie ma uczciwych ludzi, że nie ma uczciwych sędziów, ale niestety ci, którzy decydują, nie mówię tu o pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo ona oczywiście jest jakby z innego nadania, pani profesor Manowskiej, ale no ci, którzy decydują tak naprawdę w tych wszystkich układach, no to powinni się znaleźć gdzieś zupełnie indziej, nie w sądach. Panie premierze, mamy kolejne pytanie, tym razem pan Romuald. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania, panie premierze, szanowni państwo. Tutaj pan moderator pięknie wprowadził nas w przyszłą, motywując nas do tego, abyśmy byli aktywni w wyborach, tak, i wybierali właściwie, tak, zgodnie z naszymi kryteriami, z naszymi zasadami. Ale ja chciałem nawiązać do naszego lokalnego podwórka i też szerszego kontekstu do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Moje pytanie będzie dotyczyło, czy Zjednoczona Prawica, czy Prawo i Sprawiedliwość posiada zdolności utworzenia koalicji z Konfederacją właśnie. Mówię tutaj w tym kontekście podlaskim, ponieważ jak wiemy, wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć. Natomiast sejmik podlaski został utracony. Trzeba było rozmawiać z Konfederacją. Myślę, że to był taki prognostyk do tego, aby szerzej, oczywiście po zawarciu tutaj jakby porozumienia na Podlasiu, można było budować szerszą koalicję, tak, bazując na Konfederacji również, ponieważ Konfederacja jest jakby bardzo zbieżna, bardzo jej poglądy, jej tezy, jej hasła są jakby bardzo zbieżne z hasłami, jakby z wartościami prawicy, także prosiłbym o to, aby odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast chciałem jeszcze zauważyć, że gdyby na Podlasiu się udało, powiedzmy, ten eksperyment, tak, utworzenia w sejmiku właśnie podlaskim koalicji z Konfederacją, nie mielibyśmy utraconego sejmiku i nie mielibyśmy utraconych naszych radnych, którzy zostali wybrani de facto z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest bardzo interesujące pytanie, tylko wie pan, jest takie powiedzenie, z tym największy jest ambaras, to jest tu wima, żeby dwoje chciało naraz. Otóż w tym wypadku dwie partie, żeby chciały naraz. My mamy pod wieloma względami inne poglądy niż Konfederacja, bo w Konfederacji są przynajmniej cztery grupy. No, jedna z nich to jest od nas równie odległa jak Platforma Obywatelska, bo ci skrajni liberałowie po prostu chcą, żeby państwa prawie nie było i każdy niech sobie daje radę sami. Kto silniejszy, ten lepszy. No to nie jest żadna recepta na rozwój Polski. Dopóki takie reguły rzeczywiście obowiązywały, to byśmy nie rozwiązywali żadnych problemów społecznych. Był właśnie ten skrajnie niesprawiedliwy system i jednocześnie nieefektywny system. No, kiedy żeśmy te reguły jednak w znacznej mierze zmienili, no to okazało się, że to można sprawdzić w statystykach światowych. Wypadaliśmy dobrze i nawet w ONZ-cie się mówi o polskim modelu i to niektóre państwa, szczególnie trzeciego świata, się tym interesują, że jednak można samodzielnie różne rzeczy zrobić. No ale tam, gdzie wydaje się, że rzeczywiście są różnice, ale no są takie różnice do przełamania, no to tam niestety woli z drugiej strony nie ma, bo my się nie zamykamy, no ale no nie uzyskaliśmy poparcia w wielu sprawach i no bardzo często jesteśmy właściwie no na każdym posiedzeniu Sejmu, no jest przynajmniej ze 3 czy 4 ataki na nas. No. Ci młodzi na ogół ludzie sobie wymyślili, że oni wejdą w nasze miejsce, no ze swoim no taką, powiedzmy sobie, no niewielką dojrzałością na ogół i jednocześnie ogromnym rozrzutem poglądów z ludźmi, którzy się zachowują no co najmniej dziwnie. Mówię tutaj o Korwinie Mikke i o Braunie, o panu Braunie. No jednego z nich, ja mówię o Korwinie Mikke, znam od wielu dziesięcioleci, no i zawsze był dziwny. No. <śm->
Przyznałem, dobrze przeszło 40 lat temu, go poznałem i wiele się nie zmieniło, chociaż wtedy był około 40, a teraz po 80. Więc to jest pierwsza sprawa. No jeżeli chodzi o pana Brauna, to ja go osobiście nie znam. Filmy kręcił świetnie, ale później się z nim coś dziwnego stało. Zaczął oskarżać ludzi we Wrocławiu, od nas ludzi, no taką ludzi, nie chcę wymieniać nazwiska, ale taką chodzącą uczciwość, ale też i taką pewną ludzi o takiej uczciwości ogromnej, pięknych życiorysach, ale takich trochę też nieporadnych. Życiowo, że to są szefowie gangów, no coś z głową, no. Więc to jest sytuacja, no, która jest z naszego punktu widzenia niesłychanie trudna. My bardzo chcemy szerokiego, biało-czerwonego frontu. To jasno mówię. Wczoraj rozmawiałem o tym z tymi strajkującymi, głodującymi rolnikami. Dzisiaj jeszcze przez telefon rozmawiałem z szefem Solidarności Rolników Indywidualnych, czyli tych z panem Obremskim, który no, jakby też chce się tam wybrać do tych młodych ludzi. Szukamy jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. No, szukamy jakiegoś szerokiego frontu, takiego aktywnego w sprawie tego Zielonego Ładu, bo to naprawdę będzie dla ludzi nieszczęście. Wielu ludzi jakby nie przyjmuje do wiadomości, że pewnego dnia okaże się, że to, co uzyskali, ten wzrost stopy życiowej, jeszcze niezadowalający, jeszcze nie taki jak na Zachodzie, już naprawdę bliski, mamy 87% przeciętnych, że to się po prostu wszystko zawali. I że taki jest cel naszych przeciwników, no choćby z Niemiec, no, i z innych krajów, oczywiście z Rosji. No i no jakby ludzie tego często nie chcą przyjąć do wiadomości, a no taka jest prawda. I także trzeba dodać, że ten cały plan no nie ma żadnego uzasadnienia w sensie odnoszącym się do spraw przyrody. Po pierwsze, no to jest mój pogląd, ale bardzo wielu wybitnych naukowców, także noblistów go podziela. No wpływ człowieka na klimat jest zupełnie minimalny, prawie żaden. A po drugie, cała Unia Europejska to jest 7% emisji w skali światowej. Nawet gdyby to zredukować do zera, to i tak to nic nie zmieni. Więc krótko mówiąc, to jest wszystko bardzo zręczna metoda realizowania pewnych interesów. I proszę zwrócić uwagę, do niedawna gaz był ekologiczny, trzeba dopłacać do pieców gazowych i tak dalej. Ale jak dwa rurociągi wysiadły, to nagle się okazuje, że gaz trzeba likwidować, trzeba to będzie wymieniać, piece trzeba będzie wymieniać i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazało, że nawet krowa jest groźna. No, a ostatnio w Gazecie Wyborczej, tam też trzeba by chyba lekarza wysłać, no stwierdzono, że dzieci są też groźne. No. Czyli żeby bronić planety, ludzkość powinna wyginąć. No jak nie będzie dzieci, to wyginie. No. Więc powtarzam, jeżeli tylko dostrzeżemy jakąś możliwość z tamtej strony, to oczywiście zawsze jesteśmy gotowi z niej skorzystać, ale no, taka możliwość musi być. No, na razie wszystkie bajki na nasz temat to gigantyczne kłamstwa, które nas no, bardzo uderzyły, bo niestety wielu ludzi w to uwierzyło, bo ta przewaga medialna tutaj okazała się silna. No, jest przez nich powtarzana, na przykład to, że my jesteśmy formacją złodziejską. Ja nie twierdzę, że jesteśmy formacją aniołów, ale proszę Państwa, przecież po pierwsze, my reagowaliśmy na to. Nawet jeden człowiek wręcz życiem zapłacił za to, że chciał wziąć 1 000 000 złotych łapówki. Nie dlatego, że ktoś go na karę śmierci skazał, czy nawet, tylko on po prostu no, nie wytrzymał tego, co go spotkało, bo go aresztowano i wszystkie jego tam przedsięwzięcia, które prowadził, no, zostały zlikwidowane. A inni się znaleźli w więzieniu, dostali wyroki. Byli posłowie, oczywiście przedtem zostali wyrzuceni przez nas. A z tamtej strony mieliśmy do czynienia z tym, że no cała masa ludzi, no z Grodzkim na czele, ma różne oskarżenia. Nowak, Grodzki, Karpiński,
Gawłowski, to przecież są wszystko ludzie, którzy powinni stanąć przed sądem. Albo zawieszono sprawy, albo jak w wypadku Karpińskiego, niech pan sobie wyobrazi, co by było, gdybyśmy zrobili coś takiego. Ktoś wziął, no tak, oskarżony jest o to, bo to wyrok ostatecznie może tylko powiedzieć, jak było, 7 milionów łapówki. I ma o to sprawę, jest aresztowany. Ustępuje z Parlamentu Europejskiego pan Hetman, który był tam od lat, jest takim stałym reprezentantem PSL-u, ale ustępuje też pani Mucha po to, żeby pan Karpiński został europosłem. I dzięki temu wychodzi z więzienia i jest tam. No, kto ma trochę choćby oleju w głowie, nie pomyśli sobie tak, no boją się, że zacznie sypać. Powie, dlaczego tylko ja mam siedzieć, prawda? Więc skoro rzecz jest dużo szersza. Nowak, no przecież nikt nie zaprzeczy, że znaleziono w skrzydkach w jego mieszkaniu wielkie pieniądze, że Ukraińcy przedstawili dowody na korupcję i tak dalej. No jego proces jest zawieszony, sobie spokojnie chodzi po wolności. I ta, ale to wszystko, proszę państwa, to są drobne sprawy. Przecież ta luka VAT-owska wynosząca 24% plus jeszcze sprawy paliw, tylko te dwie sprawy, które nas kosztowały co roku dziesiątki miliardów złotych. To ktoś z państwa wierzy, że to było dopuszczane przez władzę za dziękuję? Ja bym bardzo chciał przejrzeć konta tych wszystkich panów i pań w no, różnych bankach szwajcarskich czy w różnych rajach podatkowych. I sądzę, że jakby było dotarcie, bo to do tego bardzo trudno dotrzeć, to byście państwo no, bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, ostro na to zareagowali. Bo ja nie wierzę, że to było za dziękuję. Nie, wszyscy to przecież wiedzieli, że tak się dzieje. I powtarzam, oni chodzą w glory tych uczciwych, jeszcze do tego mówią o sobie, że oni przywracają reguły kultury, no, prawda, 8 gwiazdek to jest reguła kultury. Słowo na W, którego tu nie powtórzę, to jest reguła kultury. Cały ten ich plugawy język, ten cały taka lumperproletaryzacja życia publicznego, to jest reguła kultury. Oni ługają tak, że to po prostu słońcu wstyd świecić. No a pewna część społeczeństwa niestety to przyjmuje. I to jest bolesne, ale z tym trzeba walczyć. No, to można zmienić. To, są, to, co mówię, to są fakty. Powtarzam, nie można w żaden sposób uwierzyć, że można było kraść tak ogromne pieniądze i nikt z tych, którzy mogli to zatrzymać, na tym nie korzystał. Tylko, że nie mamy na to dowodów w sensie procesowym, ale jakby w Polsce zmieniono sądownictwo, zmieniono w ogóle wymiar sprawiedliwości, no może też trochę usprawniono służby specjalne, to sądzę, że po jakichś tam wysiłkach, przynajmniej po części, może nie cała prawda, ale po części prawda by wyszła na jaw. I to byłaby pewnie tak, jestem o tym przekonany, tak przypuszczam, ale to takie mocne przypuszczenie, że byłoby o czym mówić. Także proszę państwa, wybór w Polsce jest jasny, jest wyborem między formacją, która jak wszystkie formacje na tym świecie złożona z ludzi jest łomna, bo ludzie są łomni. Tylko Chrystus był grzech grzechu, no i też niektórzy twierdzą, że Maria, ale to już jest dyskusyjne w teologii. Natomiast my rzetelnie chcemy, żeby Polska była silnym pod każdym względem krajem, gdzie się żyje nie gorzej niż w Niemczech i gdzie ludzie mają rzeczywiste prawa i rzeczywiście są równi wobec prawa. No dzisiaj nawet cienia tego nie ma, a oni właśnie ciągle o tej równości mówią. No, proszę państwa, nie dajcie się oszukiwać. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy, panie premierze, dziękujemy za wyczerpujące wypowiedzi na dzisiejszym spotkaniu w Dąbrowie Białostockiej. Serdecznie państwu również dziękuję za obecność tak liczną tutaj właśnie na Podlasiu. Kampania do Parlamentu Europejskiego. Bardzo ważny czas, dlatego tak istotnym jest to, abyście państwo wspierali kandydatów Prawa
i sprawiedliwości, bo to wszystko, o czym mówił pan premier Jarosław Kaczyński, jest możliwe, aby to realizować również na poziomie Unii Europejskiej, aby bronić naszego bezpieczeństwa, aby dbać o silną Polskę w bezpiecznej Europie. To wszystko może być realizowane pod warunkiem, że państwo wybierzecie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości już 9 czerwca w urnach wyborczych. Zachęcajcie do tego swoich przyjaciół, sąsiadów, członków rodzin. Warto pójść na te wybory. Trzeba pójść na te wybory. Zwyciężymy! I jeszcze upominek z Podlasia, przepiękne zdjęcia z symbolami, istotnymi miejscami z tego regionu. Bardzo serdecznie dziękujemy i przepiękny biało-czerwony bukiet róż dla naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Przekonujmy wszystkich, że warto iść za naszym liderem, warto iść za kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Chodźmy razem! Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Zapraszam już teraz z tego miejsca na kolejne spotkania Prawa i Sprawiedliwości z udziałem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego na kampanijnej trasie. Przed nami trzy tygodnie bardzo intensywnej pracy, a 9 czerwca najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące Polski i Europy. Do zobaczenia! Zwyciężymy! Do zobaczenia.